Paweł Zeligman witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku organowego kwadransa. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od tych, do których ostatnio was przyzwyczaiłem, ale przyznam, że już od pewnego czasu chciałem taki właśnie odcinek dla Was nagrać. Od kolejnego odcinka powrócimy do prezentacji kolejnych instrumentów, kolejnych ciekawych organów w różnych miejscach Polski, usadowionych, umiejscowionych. Natomiast dziś odcinek, który po angielsku nazywałby się FAQ, czyli Frequently Asked Questions, czyli po polsku w wolnym tłumaczeniu najczęściej powtarzane pytania, odpowiedzi na najczęściej powtarzane w Waszych różnych postach, w Waszych różnych wpisach pytania. O tym dzisiejszy odcinek postaram się odpowiedzieć przynajmniej na te właśnie najczęściej zadawane przez Was różnego rodzaju pytania. Może nawet na część różnych nie chcę powiedzieć zarzutów, ale uwag Waszych. Z wieloma uwagami Waszymi się zgadzam, z niektórymi czasami nie, ale dlaczego to o tym właśnie w dzisiejszym odcinku? Serdecznie zapraszam. No dobrze, kochani, na no to pytanie numer jeden, które czasem powtarza się w niektórych Waszych wpisach. Czym się zajmuję de facto i co robię? Jak się nazywam, to wiecie, Paweł Zeligman. Jestem organistą. Trochę też pianistą, jestem nauczycielem, kameralistą, gram w różnych zespołach kameralnych. Ukończyłem w 2005 roku Akademię Muzyczną imienia Karola Szymonowskiego w Katowicach, w klasie organów pana profesora Juliana Gębalskiego oraz asystenta doktora świętej pamięci Zygmunta Antonika. W 20, to był w 2005 roku, wcześniej w 99 roku, 1999 roku ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Cieszynie imienia Ignacego Paderewskiego w Cieszynie. To jest jedna z tych szkół, w których teraz pracuję. W tej szkole ukończyłem dwie specjalności, dwa instrumenty. Fortepian w klasie pana profesora Janusza Zaligmana, mojego ojca, oraz organy w klasie pani profesor Bogumiły. Dunikowskiej. Moi kochani, dlatego też jestem trochę pianistą, pracuję w dwóch szkołach muzycznych, w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie pierwszego i drugiego stopnia oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia profesora Józefa Świdra w Jastrzębiu Zdroju. W obu tych szkołach prowadzę klasę organów, także uczę fortepianu dodatkowego i fortepianu obowiązkowego, a w ja Jaszczem już Zdroju, jestem również akompaniatorem. Akompaniuję w tym momencie skrzypką z drugiego stopnia szkoły muzycznej oraz wiorączelistą z drugiego stopnia PSM-u, więc mam co robić. W niedzielę i święta gram w kościele w pogórzu, ale to nie jest jak widzicie moja główna praca, nazwijmy to. Te szkoły pochłaniają mnóstwo roboty mojej, mnóstwo czasu. W niedzielę się nagram w kościele. No, gram też sporo koncertów wisolowo i kameralnie. Jak pewnie wiecie, założyłem e, już prawie 10 lat temu trio Vox Tribus, w którym grają Jacek Heczką na skrzypcach, Tomasz Pająk na klarnecie no i na organach e, moja strona osoba. E, co jeszcze powiedzieć? No, mniej więcej tyle e, o mnie. Obowiązków mam dość sporo, dlatego tu od razu zapisałem sobie drugie pytanie, które czasem pojawia się w Waszych różnych postach, w Waszych różnych komentarzach. Takie zapytanie: czy można się do mnie zapisać na prywatne lekcje? Niestety, w zasadzie prawie, że nie. W tym momencie mam jednego ucznia, którego uczę prywatnie, ale tylko dlatego, że udało się go, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, wkręcić w takim miejscu i czasie, że nam obojgu to y, pasowało. Natomiast już od kilku lat y, w zasadzie nie uczę prywatnie. Kiedyś miałem tych lekcji dość sporo i gry organowej, i improwizacji organowej, i gry liturgicznej. Natomiast przyznam szczerze, że teraz y, w zasadzie już od kilku lat y, no mam sporo lekcji w tych szkołach i, i koncertowe życie. I rodzinne życie, no to jeszcze czasami warto byłoby przypomnieć sobie, jak wyglądają dzieci i jak wygląda żona. Mówię oczywiście żartem, ale no nie można zaniedbywać rodziny już tak totalnie. Więc przyznam, że tych prywatnych lekcji raczej nie udzielam. Jeżeli ktoś nie ma zbyt wiele lat, to serdecznie zapraszam, czy to do Jastrzębia, do Szkoły Muzycznej, do klasy organów, czy do Cieszyna, do klasy organów, moi drodzy. Serdecznie zapraszam. Akurat początkiem maja będzie rekrutacja do obu szkół. Bo to może jeszcze w czerwcu będzie W Jastrzębiu. Początkiem maja, 8 maja do cieszyna do pierwszego stopnia. Później pod koniec do drugiego stopnia wiastrzębił podobnie. Szczegóły są na moim fanpage'u Paweł Zeligman-Kący Organist. Więc tam to znajdziecie. I myślę, że w miarę wyczerpująco odpowiedziałam na te pierwsze dwa pytania. Moi drodzy, pytanie, czy w zasadzie zarzut, który często pojawia się pod moimi filmami z Pogórza... Co tak mało ludzi? Ja już na ten temat kiedyś odpowiadałem. Wtedy przez część z Was zostało to dobrze zrozumiane. Jedna czy dwie osoby odpisały, że jestem arogancki i odpowiadam bardzo bezczelnie, i że brak mi kultury. Biorę to na klatę, chociaż się z tym nie zgadzam. Postaram się odpowiedzieć w miarę wyczerpująco w tym momencie, o co tutaj chodzi. Dlaczego po to niewielka wioska z dużym kościołem? Popatrzymy sobie przed chwilą do Wikipedii oraz do głównego urzędu statystycznego w pogórzu, we wsi pogórze, które jest w Sołectwie pogórze można tak powiedzieć, czyli we wsi pogórze, które jest położone w gminie skoczów, właśnie w tym pogórzu, w którym gram, obecnie jest zameldowanych na stałe 2030 kilka osób. No, możemy zaokrąglić, że około 2000 ludzi tam mieszka w tym katolików jest mówię z pamięci bo tego akurat nie doszukałem ale chyba 1400 może nawet nie całe 1400 oprócz tego mamy w Pogórze oczywiście ewangelików gdyż na Śląsku cieszyńskim jest największe skupisko naszych braci chrześcijan z Kościoła ewangelicko augsburskiego mamy też różne inne wyznania mamy adventystów 7. mamy kościół zielonoświątkowy na cieszyńskim Śląsku mamy świadków jehowy jak wszędzie chyba Mamy też oczywiście osoby, które są agnostykami czy ateistami, więc na te niecałe 1400 osób katolików mamy kościół, gdzie jest ponad 500 miejsc siedzących nie mówię o stojących, których jest bardzo dużo w zasadzie z tymi miejscami dla księży i dla mm, asysty, dla, dla ministrantów, dla lektorów jest jakieś 550 miejsc siedzących w tym kościele. Moi drodzy, to jest dużo, bo to jest yy, ponad 1 trzecia Kościoła. To tak jakby w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, gdzie jest parafia, która ma 23 tysiące ludzi, byłoby, nie wiem, 9 tysięcy miejsc siedzących. To jest ta proporcja, moi drodzy, to jest ta proporcja. Dlatego jeżeli mamy trzymsze niedzielne, ja mówię o tym długo, ale to jest ważny temat, dlatego jeżeli mamy trzymsze święte niedzielne, 7, 9 i 11, zapraszam swoją drogą, i na tej jednej mszy, na tej pierwszej mszy zazwyczaj mamy około 100 osób, to to wygląda, jakby nie było prawie nikogo. Na tej dziewiątej i 11 zazwyczaj jest między 300 a 400 osób, ale to i tak nie są pełne, to i tak nie są pełne ławki, moi drodzy. Więc poza tym jeszcze moi sympatyczni parafianie z pogórza mają taką jakąś tendencję, nie wiem dlaczego, że najczęściej siadają od ostatnich ławek. A dopiero potem się przybliżają do tych pierwszych ławek, więc często jest tak, że ławki ostatnia, przedostatnia i cztery ostatnie są zajęte na full, że tak powiem. A to są najczęściej ławki, których no, nagrywając z chóru po prostu nie widać. Widać te ławki pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, czy może jeszcze kawałek piątej, gdzie najczęściej siedzi trochę mniej ludzi, a może nawet w niektórych wcale. I słuchajcie, ten paradoks jest taki, że często po bokach i z tyłu siedzi bardzo dużo ludzi, a ktoś mi pisze, a co tak mało ludzi przyszło tam, nie wiem, święto jakieś, czy urodziny proboszcza, a tu tak mało ludzi wstydu nie mają, czy coś tam, więc ja staram się to Wam wytłumaczyć poza tym, no, jaki ja mam na to wpływ? Ja na to nie mam żadnego wpływu. Staram się oczywiście ewangelizować muzykom, ale ja tych ludzi nie zakuję w kajdanki i nie przyniosę do kościoła, więc nie ubezwłasnowolnię ich, no, więc to jest taki zarzut do mnie no trochę chybiony, powiem szczerze i on mnie bardzo irytuje, bo choć mi się nie wiem, jak starał, no to fakt, że mam ludzi spoza parafii, którzy przyjeżdżają do Pogórza i, i lub cenię sobie jakby moją muzykę i bardzo mi to pochlebia i mnie mobilizuje do dalszej pracy. Ale co ja mogę na to, że ktoś chodzi do kościoła, a ktoś nie chodzi. Jeszcze dwa zdania dlaczego duży kościół w tak małej parafii? Ja to kiedyś mówiłem, ale powtórzę to raz jeszcze. Miało tu powstać duże osiedle górnicze. W związku z czym pierwszy proboszcz, ksiądz, proboszcz Ludwik Kieras w latach 80., w połowie lat 80., zaczął budować ten kościół. I w momencie, kiedy już były fundamenty, zalane ściany, zrobiony już kościół był w dużym stopniu zaawansowania tej budowy, okazało się, że to osiedle górnicze, które było na 15, może 20 tysięcy ludzi przewidziane, ono nie powstanie głównie dlatego, że zamknięto kopalnię w Kaczycach, która była niedaleko, prawda? Nie tak daleko. Tam były też inne kwestie, niedaleko są wodociągi, ziemi cieszyńskiej, ale no głównie chodziło o tą kopalnię. No w każdym razie to osiedle nie powstało. I po górze zostało z niewielką wioską oraz dużym kościołem. Tak więc mam nadzieję, że to, na po to pytanie też odpowiedziałem no dość wyczerpująco. Kochani, teraz bym chciał Wam odpowiedzieć na takie y, pytanie, które czasem pojawia się m, po różnych organowych kwadransach. Y, Paweł, a przyjedź tu, a przyjedź tam. Y, kochani, ja de facto mogę przyjechać chętnie wszędzie, tylko że. Y, po pierwsze, ja te organowe kwadranse często nagrywam wiele miesięcy wcześniej, na przykład przy okazji koncertów, które gram w różnych miejscach Polski. I mm, ktoś nie wiedząc, że ja to nagrałem, nie wiem, pół roku wcześniej, na przykład grałem w Lubacz był Organowy Kwadrans z Lubaczowa, a ktoś tam mi napisał: A przyjść do Oleszyc, bo to jest blisko Lubaczowa. Na co ja odpisałem: No dobrze, ale ja w tym Lubaczowie byłem w sierpniu, a puszczam ten odcinek, nie wiem, w listopadzie na przykład. Yy. Tak samo ktoś mi pisał a przyjeźdź do Legnicy, przyjeźdź do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzieś tam jeszcze nad morze. Kochani bardzo chętnie, tyle że tak jak mówię, te, ten kanał na YouTubie i te organowe kwadranse to nie jest moja praca zawodowa. To znaczy to jest takie bardziej moje hobby, które staram się robić regularnie i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie jest to moja główna nazwijmy to praca i mm, i ja ten kanał prowadzę po prostu na ile mam czasu i możliwości. Jeżeli będę grał na przykład jakiś koncert w okolicach, powiedzmy, Gorzowa Wielkopolskiego, to chętnie skorzystam z tego zaproszenia, które ktoś mnie tam kiedyś wysłał. I przy okazji przyjadę do tego miejsca, czy tej wioski, czy tego miasta niedaleko, będąc niedaleko. Natomiast trudno mi, przepraszam, że tak powiem wprost, trudno mi zupełnie za, za friko, za, za darmochę, nie wiem, radzie jeszcze urlop z pracy przyjechać na drugi koniec Polski, żeby tak zupełnie społecznie, charytatywnie nagrać organowy kwadrans od tak, i, i wrócić do domu, nie. Więc y, zwłaszcza przy tych cenach paliwa, które są. Dlatego ja często nagrywam odcinki, albo z miejsc, gdzie gram koncerty, gdzie już tam jadę na jeden, dwa, trzy koncerty, to przy okazji nagram jakieś odcinki, albo też y, będąc, czy na wakacjach, czy właśnie koncertowo w jakichś miejscach Polski. Staram się nagrać kilka odcinków obok. Aha, no i jeszcze jedna sprawa. Ja nigdy nie nagram odcinka bez wiedzy i zgody gospodarza kościoła. Mówię o tym dość mocno i jest to dla mnie bardzo ważne, bo znam sytuację, że zaprosił mnie do nagrania odcinka ktoś, kto nawet nie był głównym organistą w danej parafii X, nieważne nie gdzie. Była to osoba, która już tam nie była organistą, czy, czy tylko trochę pomagała była dość mocno skonfliktowana z proboszczem tej parafii i ta osoba, ten, ten chłopak mi mówi, no przyjedź nagrać odcinek. Nie, kochani, ja w taką partyzantkę, to ja się nie bawię. Przepraszam, ale nie. Więc jeżeli chodzi o nagrania y, kwadransów z różnych miejsc, to tak jak mówię, chętnie, ale no, będąc przy okazji gdzieś, prawda? No chyba, że gdzieś będę grał koncert i mnie zaprosicie na ten koncert, to y, oczywiście już tam będąc, oczywiście nagram ten odcinek. Mam nadzieję, że na to pytanie również dość wyczerpująco odpowiedziałem. Moi drodzy, i kolejne pytanie. Kiedy organowy kwadrans z Pogórza? Tak, z tego Pogórza, w którym jestem organistą już od 2008 roku, czyli już, no kochani, 16 rok, 16 lat już. Kiedy organowy kwadrans z Pogórza? Myślę, że jesienią lub zimą. Znaczy, kiedy będzie opublikowany, to zobaczymy, natomiast myślę, że nagramy go... Najwcześniej chyba w październiku. Dlaczego? Tutaj mogę ujawnić to nie jest już zresztą żadna tajemnica to już było w ogłoszeniach parafialnych o tym już coraz głośniej mówimy. Na obecny moment nie planujemy w tym roku, w tym momencie, jakiegoś generalnego remontu całych organów, natomiast pewien etap takiego generalnego zabrania się za te organy będzie w tym roku. Późnym latem lub wczesną jesienią, tak mówiąc ogólnie, będzie wymiana elektryki i elektroniki w pogórskich organach. Tam, jak wiecie, ten instrument jest z 1959 roku, i przy niestety montażu tych organów nie wymieniono okablowania, nie wymieniono różnych podzespołów elektrycznych. W związku z czym, proszę sobie wyobraźcie sobie, że tam niektóre. Tam większość kabli w środku organów jest jeszcze w bawełnianej otulinie, a nie takiej, nazwijmy to, umownie plastikowej, czy tam jakiejś takiej standardowej. Tylko w bawełnianej otulinie. Tam już się to zaczyna utleniać, tam się już dzieją straszne rzeczy. Ja już mam zwarcia w organach i generalnie te organy wręcz w tym momencie pogórskie. To, że mi tam czasami jakiś głos typu trąbka się nie włączy, albo włączy się wtedy, kiedy nie trzeba, to jest, że tak powiem, pikuś. Natomiast w tym momencie już elektryka i elektronika w organach jest na, w takim stanie, że to wręcz grozi zwarciem i nie daj Boże pożarem organów, a może i kościoła. W związku z czym jest planowany remont. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zrozumienie tej sprawy i Radzie Parafialnej. I późnym latem, wczesną jesienią będzie wymiana elektroniki oraz montaż tak zwanego zecera w pogorzu, co bardzo się przyda i przy moim graniu liturgicznym i przy graniach koncertowych to będzie przerobione, tak jak mówię, w sierpniu, wrześniu, więc chyba, że będzie mało opóźnienie. Dlatego też październikowy koncert w tym roku w Pogórzu jest koncertem kameralnym, bez organów i dlatego też organowy kwadrans. Jak już będzie to wszystko zrobione w Pogórzu, to myślę, że setny odcinek albo pierwszy będzie odcinkiem z Pogórza. Kochani, tych pytań jest sporo. Mógłbym jeszcze odpowiedzieć na wiele, wiele więcej. Może jeszcze tylko szybko opowiem na pytanie o lokalne wersje pieśni. No, na Śląsku Cieszyńskim jest dużo wersji pieśni i tekstowych innych niż Wreszcie Polski, i zwłaszcza melodycznych innych niż w większości Polski. Częściowo one się pokrywają z śpiewami górnośląskimi z dawnej decyzji katowickiej, gdyż. Po górze w decyzji bielskożywieckiej znajdujące się. Jest to y, dawna decyzja katowicka, więc y, powiedzmy, 80% śpiewów jest takich samych ale mamy też różne lokalne rzeczy, o których kiedyś mówiłem w y, różnych odcinkach mamy tak zwane godzinki za zmarłych, mamy tak zwaną mucznię przed Bożym Narodzeniem, y, mamy Cieszyńskie TDU, które się troszkę różni od Śląskiego nie Ciebie Boże wielbimy, tylko Ciebie Boże chwalimy. Y, mamy różne śpiewy, które są na przykład Cieszy Królowa Anielska. Które są głównie grane i śpiewane na Śląsku Cieszyńskim. W związku z czym czasami niektórych z Was może dziwić, że mam jakieś dziwne melodie różnych pieśni, ale to jest nasze lokalne dziedzictwo. Jeżeli ja uczę nowej pieśni, która nie była w ogóle znana, to wtedy oczywiście um, uczę jej nazwijmy to śpiewnikowo. Natomiast jeżeli jest y, pieśń, którą od 100 czy 200 lat się śpiewa na Cieszyńskim i we wszystkich okolicznych parafiach też y, tak, a nie inaczej. To ja to zachowuję. Ja staram się to zachowywać jednak, nie? tą tradycję. Dobrze, to chyba może tyle. Póki co, podejrzewam, że za rok albo za półtora, za półtora roku będzie kolejny podobny odcinek, gdzie odpowiem na kolejne Wasze pytania. Mam nadzieję, że chociaż na te najpopularniejsze Wasze zapytania odpowiedziałem, rozwiałem Wasze wątpliwości w różnych sprawach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny organowy kwadrans w ostatnią niedzielę. Maja, gdzie będą bardzo ciekawe organy. Skąd tego jeszcze nie powiem, bo to mała niespodzianka. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.